Cześć, czy wiesz, że my, wierzący w Jezusa umarliśmy dla grzechu? I to jest odpowiedź przede wszystkim dla tych, którzy twierdzą, że jeśli non stop mówimy i głosimy łaskę, to nie ma mocy, by żyć święcie w ten sposób, ale jesteś martwy dla grzechu. I ja chcę wam pokazać to teraz. I ty w tym kierunku nie idziesz, nie idziesz w kierunku grzechu. Ty tak naprawdę unikasz. Rzymian 6, 1-3 Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obficza była? Przy nigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci go zostaliśmy ochrzczeni? I pierwszy werset on polemizuje z tymi, którzy zarzucali Pawłowie, że ten uczy, że tam, gdzie grzech Obfituje tam łaska, super, hiper obfituje. Czy grzech jest magnesem dla łaski? Tam, gdzie objawia się grzech, tam łaska zaczyna działać jeszcze mocniej. I Paweł tego zaczyna, że nie, 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 nie o to chodzi, panowie. Po prostu przez twoje grzeszenie ty nie wypadasz z łaski. Tutaj mi jakby o to chodzi, że grzech nie odtrąca łaskę od nas. I chwała Bogu za to. Natomiast on mówi, w trzecim, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Co ten werset oznacza? On oznacza, że żeby uwierzyć w Jezusa, żeby być w Chrystusie, tak jak większość z nas wierzy, jeśli słyszysz, słuchasz to nauczanie, ty jesteś wierzący, prawda, dlatego słuchasz. Więc. Będąc wierzący w Jezusa Chrystusa, żeby w nim być, wchodzenie w Chrystusa następuje poprzez umieranie dla grzechu. Każdy z nas wszedł w Chrystusa, przepraszając Jezusa za grzechy. Umierając dla grzechu, weszliśmy w Chrystusa. Jesteśmy w Chrystusie, dlatego że umarliśmy dla grzechu. W Chrystusa wkracza się poprzez śmierć dla grzechu. Amen. Tak my to widzimy w, w wersecie trzecim. I dlatego drugi też werset pisze, mówi: Przy nigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. To znaczy, że w nas się zjawia niechęć do grzechu, w nas się zjawia sprzeciw wewnętrzny, którego wcześniej, przed nawróceniem się, przed narodzeniem z góry nie było przychodziła porządliwość, najczęściej tę porządliwość wykonywaliśmy i jej ulegaliśmy. Nie było wewnętrznej walki z tą porządliwością, po prostu człowiek szedł i wykonywał to czy tamte dzieło, ten, ten czy tamten grzech. Więc umarłeś dla grzechu, i dlatego jesteś w Chrystusie. Tak o sobie myślę, tak nad sobą rozważę w ten sposób. Myśl o, o swoim chodzeniu z Bogiem. I siódmy werset: Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Ty jesteś uwolniony od grzechu, bo wierząc to, że Ty jesteś w Chrystusie i wiesz, że jesteś w Chrystusie, poprzez śmierć dla grzechu, Ty jesteś uwolniony od grzechu. I tak wprost jest napisane. Bo musimy przede wszystkim pamiętać, że tutaj grzech jest w liczbie, w liczbie pojedynczej. Musimy pamiętać, że grzech tu nie tylko, tu nie chodzi przede wszystkim w tym fragmencie, który czytamy o nasze słabości, upadki itd. Tu chodzi o ten globalny grzech, ta moc demoniczna, szatańska, która panuje nad, nad światem od grzechu Adama i Ewy. I poprzez ten grzech przyszła, przyszła śmierć. I tak naprawdę to, że my grzeszymy, nie powoduje, że jesteśmy grześnikami. My grzeszyliśmy, ponieważ byliśmy grześnikami. Teraz, będąc usprawiedliwieni, Ty zaczynasz wykonywać dzieła sprawiedliwości. Sprawiedliwy, usprawiedliwiony wykonuje dzieło sprawiedliwości. Grześnik, grzeszy. I ósmy werset, ty się umarliśmy z Chrystusem. Wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Więc z Chrystusem umarłeś, to jest nadprzyrodzone chrześcijaństwo jest nadprzyrodzone. Ty umarłeś z Chrystusem, Ty poprzez uwierzenie w Niego, umarłeś razem z Nim dla grzechu. Po prostu grzech przestał nad tobą w ten sposób dominować i panować. I dziewiąty, wiedząc, że z martwych wzbudzony, Chrystus. Już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. I teraz, wiedząc, ja wiem, ja rozmyślam, ja pamiętam o tym, wiedząc, że z martwych, Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. To jest ważne, my poprzez wiarę w Jezusa jesteśmy upodobnieni do niego. Jego świętość jest Twoją świętością, Jego sprawiedliwość jest Twoją sprawiedliwością, Jego dobroć staje się Twoją dobrocią, tak działa wiara, tak po to przyszedł Syn Boże, żeby jako Bóg wszystkiego tego nam udzielać poprzez łaskę. On udziela Tobie to, że ty tym wszystkim jesteś, Ty tym Dobrym, usprawiedliwionym, świętym człowiekiem jesteś nie dlatego, że się starasz, a dlatego, że tobie udziela to łaska, ale ją trzeba przyjąć. W niej trzeba chodzić. I wtedy w tobie to wszystko zaczyna się przejawiać. I śmierć już nie panuje nad Chrystusem, a też nad nami. Umacniaj swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje. Dziesiąty, umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. On żyje dla Boga i Ty żyjesz dla Boga. On umarł dla, przez grzech i dla grzechu, i Ty umarłeś, i żyjesz teraz dla Boga. I jedenasty tu jest werset bardzo kluczowy. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu i za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Podobnie wy uważajcie. Słowo uważajcie to jest greckie słowo log, log, logizomai, które pochodzi, od tego słowa pochodzi w słowo logika, logiczne myślenie, rozważanie, więc rozważajmy, rozmyślajmy, o sobie, zobaczcie tu jest słowo: Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Rozważaj o sobie, że tu umarłeś dla grzechu, czyli twoja, Twoje nastawienie do siebie nie jest jako do grzesznika, brudnego, strasznego grzesznika. Twoje, twoje sumienie musi być wolne od, od myślenia o, o grzechu, że jesteś grzesznikiem. Twoja Twoja głowa musi kierować siebie i rozważać o sobie jako o usprawiedliwieniu, jako ten, który jest usprawiedliwiony i sprawiedliwy. I wtedy te dobre rzeczy w tobie zaczną się przejawiać. To można porównać z na przykład maratonczykiem. Ktoś, kto się przygotowuje do biegu maratonskiego 42 km, to jak takie osobie powiesz, a czy przybiegniesz 10, odpowie oczywiście, że przebiegnę. To jest dziesiątkę, to jest moja poranna przybierzka, nie? Tak to się odpowie. Więc tak samo z Bożą Sprawiedliwością. Przyjmując Bożą Sprawiedliwość, to tak jakbyś był tym wytrenowanym biegaczem, który może później zrobić dużo więcej. Tyle, że tam chodzi o trening, a tu chodzi o dar. Dar sprawiedliwości, usprawiedliwienie, przebaczenia i życia w Jezusie. Ty przyjmujesz życie. Więc rozmyślaj o sobie. Twoje sumienie nie powinno być skoncentrowane na grzechu i rozważaniu nad tym, jaki jesteś grzeszny, tylko rozważaniu o sprawiedliwości Jezusa i o tym, jaki On jest sprawiedliwy, święty i potężny. I to w tobie zaczyna się przyjawiać, ponieważ ty wierzysz w Jezusa i rozmyślasz o nim. I dwunasty, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością Jego. I dwunasty werset, tutaj to słowo, więc jakby pokazuje na, na jakiś wniosek, wnioski, które musimy zrobić: że niech nie panuje. Dlaczego nie panuje? Bo Ty o sobie myślisz, Będąc w łasce, umarłeś dla grzechu, żyjesz dla Jezusa, ty o sobie myślisz, ty rozważasz o tym wszystkim i wtedy w tobie jest moc, aby grzech nie panował w twoim śmiertelnym ciele. Tutaj nieprzypadkowo jest użyte słowo śmiertelne, to znaczy, że my wciąż, nasze ciała wciąż gdzieś odzywają się i wciąż, dlaczego my, Bywa, że upadamy, dlatego, że na chwilę na przykład przestajemy rozmyślać o Bogu, przestajemy rozmyślać o Jego usprawiedliwieniu, sprawiedliwości, coś zaprząta nasz umysł, albo kierujemy swoją myśl na uczynkowość i na nasze starania. Ty musisz się wyluzować w Jezusie. Wyluzuj się w Jezusie, żeby Jego łaska w Tobie pracowała. Więc niech nie panuje grzech w Waszym ciele, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego, abyście nie byli posłuszni porządliwością. przychodzą porządliwości. One się zdarzają, wiemy o tym, Ale w Tobie, dzięki łasce Jezusa jest moc, aby grzech nie panował ten grzech, który próbuje wciąż gdzieś się odzywać ten, Ostatni wróg, tak? Grzech jest związany ze śmiercią. Śmierć jest nazwana ostatnim wrogiem. Ta śmierć, ona się posługuje grzechem. I ty masz moc w sobie ujaźnić i nie być posłuszny jego porządliwościom. Ale jest droga ku temu. Życie w łasce, uważanie siebie za umarłego dla grzechu, to jest tak naprawdę sprawa, wszystko, wszystko się obraca ku temu, że rozważajmy Biblię i szukajmy w Biblii, w Słowie Bożym, te wszystkie fragmenty, które nam pomagają zrozumieć, co mamy w Jezusie i kim jesteśmy w Nim. I wtedy zaczynasz zwyciężać. I kończąc, z nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręcz nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, z martwych, a członki swoje Bogu na oręcz sprawiedliwości. Zjawia się moc, chęć i pragnienie, aby oddawać to wszystko na oręcz sprawiedliwości. I 14. albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Bardzo dużo wersetów przeczytaliśmy, bardzo one są trudne, tak naprawdę. Dużo jest w tym głębi i ja zachęcam Was, otworzyć Biblię i możliwe, że przysłuchać jeszcze raz, czytając werset po wersecie, zatrzymując nagranie i rozważaj o tych wersetach, niech one wykonu wykonają, wykonują w Tobie duchową pracę. Niech Ciebie Jezus błogosławi i prowadzi w jeszcze głębsze poznanie Bożego Syna.